Witam wszystkich bardzo gorąco w 17 odcinku w grze Dyson Sphere Program. Z tej strony GM4 i zaczynamy. W ostatnim odcinku sobie tutaj dokończyliśmy linię do produkcji żółtych sześcianów. Mam już blisko ich 800. Z tym, że tak, linia jest, natomiast nie mam tutaj jeszcze dostaw tytanu. Bo tytan jak na razie musiałem sobie, że tak powiem, przewozić ręcznie z planety Heza 1, która jest najbliżej Słońca. No i musimy teraz jakoś bardzo skrupulatnie wybrać te badania, które będziemy robić, no żeby właśnie już tą komunikację międzyplanetarną odkryć. Więc od razu sobie wchodzimy w takim razie w badania, sobie odkrywamy to i potem od razu pójdziemy w to, jak się tylko będzie dało. To nam się bardzo przyda. Musimy też bardzo oszczędzać, bo tutaj 80, tutaj 120, więc już 200 mamy żółtych wykorzystanych. No ale w sumie to jest dla nas najbardziej istotne. Jeszcze bym chciał, jakby była taka technologia na transport prądu. A, mamy tutaj i to nam umożliwi transport energii elektrycznej między planetami, więc sobie tu też to zakolejkujemy. Zaraz wam pokażę czemu, bo wprawdzie sobie na tej planecie, no jakąś tam część, powiedzmy, zrobiłem tutaj na równiku, w pasie na równiku właśnie, no, paneli słonecznych. Teraz to sobie dolecimy. Zobaczcie, tutaj zrobiłem sobie taki dosyć spory pasek, on się tam jeszcze ciągnie aż do samej bazy, tak samo w tą stronę. Więc już tak, no myślę, że takie większe półkule tej planety jest opasane właśnie za pomocą tego. Tak mi już brakło. Sobie może zrobię gdzieś poza odcinkiem potem linię do produkcji właśnie tych paneli słonecznych. A teraz udam się jeszcze na planetę pierwszą i wam pokażę, co tam zrobiłem. A tutaj sobie zrobiłem taki właśnie pierścień dookoła całej tej planety. Jak tu jesteśmy, sobie od razu też zbierzemy stąd tytan może. Bo sobie tam fabrykę nieco przerobiłem, bo w sumie doszedłem do wniosku, że nie ma sensu tutaj produkować no, tej rudy tytanu, tylko od razu sobie robimy to na sztabki, bo ich się używa dużo więcej, więc zabieramy wszystko, ile się da i wracamy z powrotem na swoją planetę. Jeśli chodzi o nadwyżki tutaj elektryczności, no to tak jak widać, praktycznie 90% energii, tutaj ponad 90% jest marnowana właściwie. No sami widzicie, jest power load 6%, 7%, teraz gdy tutaj wszystko działa. A dlatego to na tej właśnie chcę planecie robić na więcej tych paneli słonecznych, bo na niej jest aż 137% energii słonecznej więcej niż na naszej, że tak powiem, rodzimej. Teraz tutaj dostarczymy nasze płytki wszystkie. Niech od razu już idą, niech wyjeżdżają sobie i niech robią nam żółte sześciany. Tutaj jeszcze korzystając z chwili sobie chcę zrobić tutaj właśnie te Photon Combiner, cokolwiek to znaczy. To będzie jakiś sumator chyba fotonowy. No nic, do niego potrzebujemy pryzmaty oraz te płytki PCB. Mam je gdzieś tutaj właśnie w okolicy. Z tym, że mam tutaj jedną fabrykę, która nam zasila właśnie tutaj naszą produkcję niebieskich kryształków, niebieskich sześcianów. I jeszcze mamy obok gdzieś do produkcji właśnie, o, tutaj mamy do produkcji właśnie tych pryzmatów, ale widzę, że jej nigdzie nie gromadzimy, więc staram się, czy tego nie wykorzystać, żeby zrobić to wszystko od nowa. No, tutaj usuwam tą linię tymczasową do produkcji tytanu, bo jest w sumie zbędna. A właściwie do produkcji tych płytek z tytanu, bo już teraz będę te płytki brał bezpośrednio właśnie z tamtej planety. Tutaj mi się jeszcze produkują te nasze takie fundamenty. Mam ich bardzo dużo i one się robią bardzo dużo, więc też nie chcę tracić na tyle tutaj stali czy tam energii, więc sobie tutaj ograniczyłem wielkość tego storage'u do 6 właśnie stacków i tyle nam powinno wystarczyć. Tak samo procesorów trochę mniej. Tutaj sobie jeszcze korzystając z chwili wolnego sobie przygotowałem całą linię, całą nową linię w zasadzie do produkcji tych oto fotonowych łączników, czy jak to tam się zwało. No i one sobie tutaj jadą tędy, gdzieś tutaj do tej skrzyneczki. Bardzo ładnie wszystko, bez żadnych tam większych kłopotów. Wszystko jest tutaj dobrze wliczone, więc się produkuje dokładnie tyle, ile potrzeba. Ani jednego więcej, ani jednego mniej. Wszystko jest pod względem fajnie właśnie tutaj zrobione. Dobra, w takim razie teraz zabieramy się za budowę. Teraz przesyłaczy rzeczy na drugą stronę świata, no właściwie z innej planety. Chodzi mi w szczególności o tytan, którego no tutaj nie mam, będzie mi go potrzebny bardzo wiele. Mam już do tego odpowiednie osoby tutaj. O, potrzebuję to właśnie sobie zbudować. Zbudujmy sobie najpierw może ręcznie i zobaczymy, jak to działa.
To jeszcze zrobiłem na szybko taką linię właśnie do produkcji tych belek tytanowych. Się tutaj robią, one są dosyć trudne w produkcji, ale zrobiłem w sumie wszystko od nowa. Były takie w zasadzie tak na szybko zrobione, takie dwie nowe linie i one działają całkiem sprawnie, widzę. A potrzebowałem tutaj tej linii, bo nie mogę wyprodukować tych belek tytanowych ręcznie, tak po prostu w swoim plecaku, więc musiałem do nich zrobić osobną linię. Mogę wam to pokazać. One są tutaj. Widzicie, nie mogę zrobić, mimo że mam wszystkie komponenty. Sobie wziąłem nawet specjalnie ze sobą trochę tego kwasu, zaraz muszę go zresztą opróżnić. Tutaj taka ciekawostka w tym miejscu, w którym wydobywałem kamień, którego potem przerabiałem na właśnie na silikon, na krzem. Prawie się już nam cały tutaj ten złoże wyczerpało, także będziemy musieli za jakiś czas sobie zrobić gdzieś skądinąd brać ten kamień, albo po prostu już brać po prostu silikon, krzem na planecie drugiej mamy, na tej Hedze 2 mamy silikon w postaci takiego surowca, więc możemy sobie po prostu z niej to wziąć, będzie prościej. O, tutaj jak widzicie, mamy tutaj silikon nawet sporo, więc myślę, że nie będziemy przerabiać kamienia, bo to jest mało wydajne. Zaraz sobie właśnie tutaj skończę budować dwie te takie wielkie wieże, one służą do transportu międzyplanetarnego. No i zobaczymy, jak one działają. Okej, mamy tutaj takie dwie... Łokie, to jest wielkie. Tutaj może postawimy pierwszą w tym miejscu. Tu jest dużo dosyć taśmociągu, więc będzie łatwo tutaj coś przyczepić. Wow, to jest olbrzymie, zobaczcie, to jest wyższe niż tutaj ten na 5 pięter... Na 5 pięter laboratorium. Dobra, z tego co tutaj sobie tutaj wyczytałem, to musimy sobie tu ustawić właśnie local demand, czyli zapotrzebowanie na dany materiał. Jeszcze tutaj musimy zbudować drony jakieś, żeby mogły latać między tymi planetami, jak rozumiem. Z tego co wyczytałem w internecie, tutaj musimy ustawić jako remote demand, remote, czyli z daleka. A tutaj chyba nie ma to większego znaczenia. Bo my tutaj chcemy właśnie brać z zewnątrz, znaczy z innej planety, i to będzie remote demand. I musimy sobie zbudować drugi taki sam, tylko na planecie, właśnie tamtej, w której mamy ten tytan. I tam musimy właśnie ustawić odwrotnie, tam musimy dać remote supply. I dobra, tutaj jeszcze musimy, widzę, dostarczyć takie drony, te logistic whistles. One służą właśnie do transportu w przestrzeni kosmicznej, a te tutaj na naszej planecie tylko, więc tych sobie musimy zbudować, nie wiem ile, chyba 10 czy ileś, nie wiem, czy to jakiś limit czy nie, więc sobie może zróbmy ich 10. Na przykład tu miałem trochę jeszcze tego tytanu, z którego robię tutaj te wszystkie rzeczy. Musiałem chyba tam pojechać na tą planetę 3 albo chyba 4 razy najpierw, żeby odkryć te wszystkie technologie, a potem żeby tutaj wszystko to zrobić, co mi jest tutaj wymagane. Mam jeszcze takie dziwne urządzenia, nim się zajmiemy może w odcinku kolejnym, bo teraz nam braknie na to czasu, żeby się nim zająć. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak on działa. Po prostu mamy go i w zasadzie nic więcej. Mam jeszcze jeden chyba nawet. Może nie. Nie szot. Dobra, zanim tam dolecimy sobie, warto teraz coś innego porobić. Jakieś naszą tutaj technologię. Co nam to da? 400 więcej energii? No. Ciekawe, przyda się. Oraz 300 żółtych tych. Tego nie możemy zrobić, że nie mamy jeszcze fioletowych sześcianów. Większa prędkość, to też by nam się przydało. Ale zobaczcie, 600, kurczę, tego. Dobra, zróbmy sobie, ale już prawdopodobnie nie mam tyle. To jest, nie jest takie istotne. A sobie te zróbmy, jak będziemy mieli, to sobie to wykonamy. Resztę mogę coś jeszcze? Mogę to. O, dziwne, że tego przedtem nie zrobiłem. Jedno piętro wyżej mogę zrobić rzeczywiście. Okej, okay, sobie zróbmy to może. Aha, storage mogę budować, takie tam rzeczy. No a to mniej może potrzebne. Utylizacja złóż, 6% większe zużycie i 10% większa prędkość kopania. Ok. Bardzo duże ilości to będą potrzebne tytanu do tego wszystkiego, więc to niech się robi, a my w tym czasie sobie polecimy właśnie na naszą planetę Heze 1. O, trochę zobaczyłem, widzę, z trasy, ale coś mi już bliziutko. Swoją drogą jestem ciekaw, czy te same urządzenia też mogą nam posłużyć jako transport między, w zasadzie między dwoma układami gwiezdnymi. Ciekaw jestem. Okej, okay, no i podchodzimy do lądowania na pełnej prędkości. Akurat blisko równika. Sobie teraz musimy tylko dolecieć tam, gdzie mamy nasze fabryki.
gdzie w nocy to. A, było gdzieś koło nas, tylko musiałem obrócić całą planetę dookoła. Okej, starczy, ląduj. No i teraz gdzieś musimy sobie stąd tutaj to wyprowadzić. Transport międzyplanetarny to jest tutaj. Postawimy sobie gdzieś. To jest olbrzymie. Dobra, tutaj nie będzie. To wymaga też ponoć dużo prądu. Więc od razu też antenę. Okej. Nie wiem, czy tym szybszym może sobie to zrobimy. Nie wiem, ile będę tego właśnie potrzebował. Okej. I tutaj też tym najszybszym chyba, bo... Ach, nie mogę tak zrobić, widzę. A mogę chociaż tutaj to dostarczyć? A tu jest full tego. Okej. Nie mogę. Aha, bo tutaj chyba może to wjeżdża do środka. Znaczy w sensie taśmociągiem. Tak. Tutaj wjeżdża taśmociągiem, okej. Tutaj musimy sobie wybrać jeszcze raz ten tytan. I tutaj jako remote... Nie, remote supply. Jest okej. I musimy tu wsadzić te drony, które sobie przygotowałem gdzieś. Gdzie one są w ogóle? Tutaj są. Okej. I czy teraz to będzie lecieć już, czy jeszcze? Na razie widzę, nic się nie dzieje. Czyżbym coś źle zrobił? Prądu bierze, widzę, dosyć sporo. Się ładuje. Ale jakoś tak wolno, przyznam. To naprawdę bierze dużo prądu, zobaczcie. Tutaj miałem przedtem zużycie rzędu tam 7-6%, a teraz mam 50%. A mam w zasadzie przez całą planetę na równiku właśnie tutaj te panele słoneczne ustawione. Ja trochę tutaj to przyspieszyłem, żeby szło na dwa na raz. To i tak tutaj, zobaczcie, tutaj się to ładuje o wiele wolniej niż to się produkuje, ale nie jest taki wielki problem. Myślę, że nam ta prędkość powinna wystarczyć, ale to wolno idzie w ogóle. Aha, zobaczcie, 7 jest, czyli musiało gdzieś wylecieć, w ogóle gdzieś to przeoczyłem. Sobie zobaczmy, może, bo jest jakaś, prawdopodobnie jakaś ilość, którą może zebrać taki jeden, 200 może zabrać, widzicie? I właśnie teraz odlatuje. Czyli jak rozumiem, teraz za chwilę powinno się to znaleźć na naszej planecie rodzimej. Zatem też tam sobie polecę i widzimy się już na miejscu. Dobra, właśnie tutaj chwilę temu widziałem gdzieś właśnie tamte drony gdzieś sobie. O, widzicie? Tam leci, zobaczcie. Z taką prędkością gdzieś ja widzę, bo się nie oddala ani nie zbliża, czyli gdzieś jakieś 600 tych sail speedów, tych metrów na sekundę, czy tam jakieś, nie wiem, co to są za jednostki, musiałem sobie sprawdzić. A tutaj są drugie, widzę, ile są, i tam jest chyba po 200 sztuk. Okej, jestem tutaj, mam w ogóle bardzo mało energii, bo leciałem z dużą prędkością. Okej, tutaj widzę, mamy już tego, uzbierane jest chyba 1600 i 800, jak widzę, jest w podróży. Okej, czyli sobie teraz musimy to doprowadzić dotąd, to sobie może tak zróbmy. Sobie wyprowadźmy może taśmociąg. Nie wiem, czy ten, czy jakiś szybszy będzie lepszy. Niech sobie na razie ten najwolniejszy. I to będzie szło w takim razie tutaj. Mogę tak wjechać? Nie mogę, no niestety. No szkoda. Dobra, i tutaj też tym, myślę, szybszym. Dobra, widzę, że to jeszcze nie chce działać. Może tu muszę coś wybrać, jakiś filtr albo coś. Ja sobie to ogarniemy. Widzę, że już to przyjeżdża, tylko czemu stąd nie chcę to wyjeżdżać? Aha, tutaj. A, okej, trzeba tu wybrać właśnie na ten taki lejek i wtedy to tutaj zaczyna działać. Okej, czyli uda nam się osiągnąć, widzę, transport międzyplanetarny. O, i właśnie wyleciał sobie kolejny ten. Zrobię może tak, będzie widać lepiej do góry. Gdzieś tam poleciał, ale o, właśnie widać, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj właśnie leci sobie do tej planety i za chwilę tam wróci z tym. Czyli nawet nieźle, bo mają dosyć dużą prędkość. Okej, sobie tutaj musimy tutaj naprawić, ja sobie tutaj to chwilowo zepsułem, żeby mi to nie zjadło, że tak powiem, tego tytanu na badania, bo był mi właśnie wymagany tutaj do produkcji właśnie tych wszystkich rzeczy. Dobra, udało się już to osiągnąć, czyli mamy transport międzyplanetarny załatwiony. Teraz się zastanowimy też nad transportem międzyplanetarnym, ale konkretnie właśnie silikonu, bo one są na tej planecie drugiej. I podchodzi do lądowania właśnie kolejny zasobnik.
Pięknie. W ogóle my teraz sobie z prądem tutaj na tej planecie. Ciekaw jestem. Zobaczmy jeszcze na szybkości. No, kliknij na to. Tutaj widzę, że na luziku. Tak, tutaj rzeczywiście na tej planecie mamy tutaj silikon, więc sobie zrobimy też chyba jego transport bezpośrednio na Ziemię, bo nie ma sensu marnować chyba źródeł właśnie kamieni, które mam sobie, tego kamienia mam też chyba pod ostatkiem, ale mimo wszystko i tak nie ma sensu, skoro mamy tutaj krzem od razu bezpośrednio, więc sobie będziemy go w przyszłym odcinku wydobywać i być może coś sobie innego zrobimy. A teraz się z wami żegnam, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!